Okay, dann machen wir so, dass wir unsere Augen schließen. Zamkniemy oczy. Und wir öffnen unsere Herzen. Otworzymy nasze serduszka. Und wir verbinden uns durch Herzenskraft. I połączymy się przez moc naszych serc. Und wir rufen zu uns alle Lichtwesen. I przywołujemy do nas istoty świetliste, Die uns które und der nam Menschheit helfen können. i ludzkości mogą pomóc. Wir rufen die Plejada zu uns Przywołujemy Plejadian do nas und wir bitten sie, i prosimy ich, Informationen zu uns zu bringen, żeby nam przekazali informacje, die vielen Menschen helfen können. żeby mogły te informacje pomóc nam ludziom. Wir bitten die Plejada, Prosimy ich, unsere Worte energetisch aufzuladen, nasze słowa energetycznie naładować, damit die Menschen, dass die Menschen durch unsere Worte heilen können. Żeby poprzez nasze słowa ludzie, którzy to będą słyszeć, żeby mogli doznać uzdrowienia. Wir bitten die Plejada, My prosimy Plejadian, unsere Worte nasze durch słowa, die Frequenz der Freiheit aufzuladen. Poprzez częstotliwości wolności naładować. Durch die Frequenz der Dankbarkeit und Liebe und Licht. Poprzez częstotliwości dziękczynienia, miłości i światła aufzuladen. Naładować. Okay, die sind da. Wir haben viel Licht, viel goldenes Licht jetzt um uns herum und viele Lichtwesen um uns herum. Oni przybyli i napełnili naszą przestrzeń wokół nas złotym światłem. Vielleicht könnt ihr auch die Liebe und die Dankbarkeit spüren. Być może już możemy odczuć miłość i dziękczynienie w nas. Die freuen sich immer wieder, wenn die Informationen vieler Menschen erfahren können. Oni są zadowoleni i cieszą się, jeżeli informacja, którą nam przesyłają, dotrze do jak największej, do jak największego grona ludzi. Die Plejada sind Seelenheiler. Plejadianie są uzdrowicielami dusz. A gdyż je uzdrowiona nasza dusza, wenn unsere Seele gesund und geheilt wird, dann kann auch unsere Körper heilen. I wtedy, jeżeli uzdrowią, jak słyszałaś po polsku, ładnie powiedziała, jeżeli się uzdrowi nasza dusza, to automatycznie uzdrowi się nasze ciało fizyczne. Okay, also wir können auch jetzt dann starten, wenn wir bereit sind. Możemy teraz zacząć.
No jeszcze powiem, jak to zobaczyłam, to co się działo, jeżeli mogę oczywiście. Paulina powiedziałaby, co zobaczyła. Die Paulina, die möchte sagen, was sie jetzt gerade gesehen hat. Ja, schön. No powiedz. Zobaczyłam, jak, no powiedzmy, nasze dusze tak jakby zostały wyniesione, tak jak, no powiedzmy tak, w przestrzeń, bo ja zawsze wszystko w przestrzeni widzę. Zobacz, die hat gesehen, als dass unsere Seelen sind in um uns herum in den Raum hochgehoben. I to było coś takiego, że taka jakby jedna platforma, no tak nazwijmy, platforma, na której siedzieliśmy i siedzieliśmy tak, powiedzmy tak jak z mojego punktu ja, Paulina, Zygfryd i tak siedzieliśmy naprzeciwko siebie i to była taka okrągła platforma pod nami. Naja, also wir auch eine Plattform, wo wir alle drei gesessen haben und die war unter uns und wir waren da drauf. Schön. Dookoła nas i z góry, um uns herum, dookoła właśnie te istoty były. Waren die Wesenheiten. I kiedy z góry poszedł strumień światła z źródła do nas, do naszych serc, als dann das Licht, das goldene Licht in unsere Herzen gekommen ist, von oben hinab. I my wysyłając sobie właśnie miłość do siebie nawzajem. Wir haben uns gegenseitig die Liebe gesendet. Ten strumień jakby po środku, taki punkt spójny był, tej miłości, tego uczucia między nami. Dann war das Säule des Lichts, das war skrzyżowanie. Verbunden uns drei. Also das war alles miteinander verbunden. I utworzyła się taka kula, żeby my byliśmy, tak jak była ta platforma okrągła, to wokół się nas kula taka światła, energii utworzyła. Und daraus ist eine Kugel entstanden, eine Lichtkugel und wir befanden uns allesamt im Inneren. Schön. To połączenie naszych energii z źródła plus tych istot zaczęła ta kula wokół nas się kręcić, a my siedzimy cały czas wokół siebie, znaczy naprzeciwko siebie. Die, die Energien von uns und von den Plejadianern in dieser Kugel haben sich miteinander komplett vermischt und wir waren innen drinne, mit innen zusammen. Schön. Schön. Ja, schön. Aż mi się płakać chce. Ich musste auch. Ja, jestem taki musela plakat. Schön. Mocno. Okej. No teraz ciężko już mówić. Das ist schwer, was zu sagen. Ale bardzo łatwo ten strumień połączeniowy się zrobił. Bardzo łatwo. Mhm. Bardzo dużo istot jest wokół nas. One cały czas są wokół nas. Mhm. One są takie półeteryczne, prawie półprześwitujące. Ale tak jak właśnie jak masz aktora na scenie i tak dosłownie jesteśmy w takim strumieniu światła, tak jakby główny strumień jest na nas i taki szerszy jest wokół też tych istot, że jesteśmy tak jakby w dwóch takich strumieniach. Fajne, no. Czyli oni teraz przy tej rozmowie będą nas pilnować, żebyśmy tu jakieś głupot nie zrobili. Znaczy wiesz co, ja poczułam, nie wiem czy dobrze i tu może Paulina powie, bo ja miałam takie odczucie jakby... Nie wiem, czy to jest dobre słowo, jakaś rada, jak jakieś osoby konkretne przyszły, że to nie były zupełnie przypadkowe te istoty, które przyszły. Czy nie wiem, czy to z nią związane. Die Paulina hat jetzt gerade mal festgestellt, die Wesenheiten, die gerade runtergekommen sind und um uns herum sind, das sind nicht, wenn man das so sagen darf, die einfachen,
Wesenheiten, sondern da sind schon bestimmte Wesenheiten, die wie von einem Rad, die runtergekommen sind und passen auf uns auf, also als würden sie einfach mal quasi so ein Monitoring machen, was wir hier machen und uns mit Hilfe zur Seite stehen, damit das alles gut verläuft. So eine Empfindung hat sie jetzt gespürt. Ja, sehr oft, wenn mir die Plejada für die Bücher diktieren, kommen die von dem kosmischen Rad. Jak ona pisze książkę i z przestrzeni dostaje tą informację, bo najpierw ona jest napisana i później ona ją dostaje, to te istoty, które przychodzą, to one właśnie z takiej rady przychodzą. Właśnie. Und sie kommen immer, wenn um ein Thema geht, wenn um die ganze Erde geht. I przychodzą wtedy, jeżeli chodzi o jakiś konkretny temat, w tym wypadku o temat ziemski. Mm-hmm. Immer wieder, wenn ich zum Beispiel Information über bestimmte Lebensbereiche bekomme, dann kommen Mitglieder von meiner kosmischen Familie. Jeżeli dostaję na różne tematy informacje i chodzi o na przykład jakichś zakresach życia czy czegoś, to przychodzą konkretne istoty i to są istoty z jej plejadiańskiej rodziny. Mm-hmm. Aber wenn um die Erde geht und um die Menschheit, dann kommt immer dieser kosmische Rat. A jeżeli chodzi o ludzkość i o Ziemię, to przychodzą wtedy te istoty z tej rady. Und sie wissen, dass diese Sendung dann viele Menschen sehen werden, deswegen sind die, ja, die, ich will nicht sagen hören, aber halt, ja, mit den anderen Funktionen sozusagen gekommen. I dlatego, że wiedzą, że tą audycję będzie widziało dużo ludzi, dlatego przyszli ci, którzy... Ona by nie chciała powiedzieć, że z tych wyższych, tylko po prostu ci z tej rady, bo to już jest jakby, jak duża ilość ludzi to ma zobaczyć, to oni po prostu chcieliby, żeby to jak najlepiej wyszło. Znaczy ja też bym tutaj nie określiła najwyższych, ja ich bardzo czysto czuję. O najlepszych intencjach, tak bym ich określiła. Ja, sie sagt auch, dass es geht ja nicht, dass sie jetzt höher gestellt sind oder so, also nicht diese klassische Hierarchien, sondern absolut reine Wesenheiten von denen. Ja, ja. Ja przede wszystkim sercem czuję, dlatego ja to emocje. Ich spüre mit dem Herz. Mhm. Okej, zrobimy teraz taki wstęp, czyli bardzo serdecznie Ciebie witam, Pawlina. Jest mi niezmiernie miło i to był tak naprawdę, mimo że Ciebie totalnie nie znałam jeszcze, no ani Twoich książek, przyznaję, nie przeczytałam, ale tak naprawdę to był zew serca, jak tylko Zygfryd powiedział o Tobie. Ja, das habe ich verstanden. Das musst du nicht übersetzen. Ale możesz powiedzieć, żeby w razie czego Niemcy też zrozumieli. Ja. Ja, stimmt. Weißt du, da... Ich nehme mal an, dass du die meisten Sachen, was wir hier reden, automatisch verstehst. Das sehe ich schon in deinem Gesichtsausdruck. Ja, allerdings, wenn jetzt einer das in Deutschland hört, dann übersetze ich einfach, weißt du, damit sich das in beiden Ländern die Leute das schauen können. Also sie heißt dich hier willkommen und sie hörte von dir früher nicht und dadurch, dass ich mit Harald in Kontakt gekommen bin und wir über dich gesprochen haben, automatisch kam ein starkes Verlangen danach, sich mit dir zu treffen und dass du hier bei uns einmal mit uns dieses Interview machst und uns die Informationen zukommen lässt. Das war so eine starke Energie auf einmal da und seitdem hat das nicht mehr losgelassen. Und sie sagt auch, bis jetzt hat sie die Bücher von dir nicht gelesen, aber das kann sich jetzt alles ändern. Ne? Ja, deine Seele hat sich erinnert. Twoja dusza sobie coś przypomniała. Tak.
bardziej to poczułam na razie, jeszcze mi się nic nie pokazało, ale czuję i wiem, że to wyjdzie. Sie hat bis jetzt noch nichts gesehen, aber sie spürt das, sie fühlt das und sie weiß, dass das bald rauskommt. Jedynie co pamiętam, to wiem, że byłam związana właśnie z Arcturią, a tak naprawdę z Lemurianką. Ja jestem, miałam wcielenia jako Lemurianka, ja. Jako kapłanka Lemurii. Also die Inkarnation von ihr waren von den Lemurien, allerdings weiß sie, dass sie mit Arcturianern eine Verbindung hat. Also da Lemurien hat praktisch unsere Geschichte hier auf der Erde angefangen. Od Lemurii tak naprawdę zaczęła się historia tutaj na Ziemi. A jakbyś mogła opowiedzieć właśnie o tym? Wenn du mal darüber vielleicht ein paar Worte verlieren könntest. Also ich kann immer wieder davon erzählen, was mir die Plejade gesagt haben. Ona bardzo chętnie opowiada o tym, co Plejadianie jej przekazali. Die Plejade sagen mir, dass die Menschheit früher auf einem anderen Planeten gelebt hat. Plejadianie opowiedzieli, że ludzkość kiedyś mieszkała na innej planecie. Aber diese Planet hatte so mit der Zeit so niedrige Schwingung und diese Planet war nicht mehr gesund. Tylko że ta planeta z biegiem czasu tak opuściła się wibracyjnie, że mieszkać na tej planecie zaczęło być bardzo niezdrowy. Und die Plejada haben dann die Menschheit auf die Erde gebracht. I Plejadianie wtedy postanowili ludzkość przenieść na planetę Ziemię. Aber die Plejada war nicht die einzige Zivilisation. Nie byli jednakże jedyną cywilizacją. Es waren auch viele andere, die den Menschen geholfen haben. Było wiele innych, którzy też ludzkości pomagali. Oni nie byli jedynymi. Und diese Phase, wo die Menschheit in dieser lemurischen Zeit gelebt hat, hat ungefähr 100.000 Jahre gedauert. I ta faza, kiedy ludzkość mieszkała na Lemurii, to było około 100 tysięcy lat. Und dann ist so in so eine Zwischenzeit und dann kommt die atlantische Zeit. I później był taki jakby czas pomiędzy i przyszedł następny czas, czas Atlantydy. Aber die Zeit von Atlantis war zum Schluss sehr schwierig. Jednakże ten czas Atlantydy pod sam koniec był bardzo trudny. Und deswegen wollen die Plejade, damit wir uns jetzt an die Lemurianische Zeit erinnern. I Plejadianie, fajna informacja, oni by chcieli, żeby ludzkość przypomniała sobie czas Lemurii. Weil in dieser Zeit hat die Menschheit in absoluten Reinheit gelebt. Bo czas Lemurii to był czas, w którym ludzkość w absolutnej czystości żyła. Und die Plejada haben mir für diese Zeit eine Zahlenreihe oder Zahlencode gegeben. I na ten czas Plejadianie przysłali jej taki ciąg liczbowy. Und das ist Zahlenreihe 8787. Jest to ciąg liczbowy 8787. Und diese Zahlenkombination verbindet uns mit der reinsten Essenz der Menschheit. I ta kombinacja liczb łączy nas z najczystszą esencją człowieczeństwa. A dlaczego liczby? Proszę? A dlaczego liczby? Bo mnie to cały czas zastanawia. Sie fragt, wieso ausgerechnet Zahlen? Wie muss man das verstehen? Weil im Universum ist alles von dezimalen System praktisch geordnet. Bo w przestrzeni kosmicznej wszystko jest dziesiątkowym systemem zapisane.
Und die Plejade sagen immer wieder, dass das ganze Universum sehr einfach geordnet ist. A Plejadianie mówią, że cały wszechświat jest bardzo prosto poukładany. To nie jest nic skomplikowanego. Bloß wir Menschen denken so kompliziert. Tylko, że my, ludzie, zaczęliśmy bardzo skomplikowanie myśleć. Und wenn wir diese einfache Systeme wieder benutzen, I jak zaczniemy znowu te proste systemy, używać, können wir uns an die Felder des Universums anbinden. wtedy będziemy się mogli z polami wszechświata znowu połączyć. Ale czy jest to możliwe bez liczby, na przykład samą łączeniem serca po prostu? Die Paulina fragt, ob das dennoch möglich wäre, wenn man die Zahlencodes außer Acht lässt, sich alleine mit der Seele zu verbinden, ob das dann möglich ist. Das ist möglich, und diese Zahlenkombination ist sozusagen wie eine Brücke dazu. To jest oczywiście możliwe, jednakże ta kombinacja liczbowa, ona jest jakby mostkiem do tego. A Unterstützung und Verstärkung. Mostkiem, wsparciem i wzmocnieniem tego. Und es geht alles schneller. I wszystko powoduje, że te procesy zadziałają o dużo szybciej. Jak używać tych liczb w takim układzie? Wie kann man verwenden? Man kann entweder diese Zahlenreihe auf Wasser programmieren, dass man diese Zahlenreihe einfach auf ein Zettelchen schreibt und Glas mit Wasser draufstellt. Jednym z bardzo prostych sposobów jest wczytanie tej informacji w wody. A więc na kartce tą kombinację liczbową kładziemy szklankę wody. Oder man wizualisiert die Zahlenreihe. Albo można sobie wyobrazić, zwizualizować ten kod liczbowy, ciąg Und liczbowy. man kann das zum Beispiel, was ganz gut ist, vor dem Herzen und hinter dem Herzen visualisieren. I postawić sobie tą kombinację przed sercem i na tej samej wysokości z tyłu za plecami. Und dann fließt diese Information zu unserem Herzen. I wtedy przepłynie ta informacja do serca. Bliższe mi to drugie. Proszę? Bliższe mi to drugie jednak. Sie sagt, dass die zweite Möglichkeit ist näher ihrem Herzen. Ja. Aber man muss es nicht auch machen. Es reicht auch, wie du gesagt hast, mit dem Herzen. Ale nie, to nie jest konieczne. Tak jak ty powiedziałaś, można to przeprowadzić własnym sercem. Także to nie jest jakby mus. Wszystkie metody są dobre. To jest To diese jest pomoc. Pomoc. Das ist ja, ja. Genau. Und diese Zahlenreihe zum Beispiel, die verbindet uns auch mit den Wissensfeldern der Menschheit, die hier auf der Erde erschaffen hat. I ta kombinacja liczbowa łączy nas z pamięcią istot ludzkich, którzy tutaj na tej ziemi żyli i tą ziemię zbudowali. Die ganze Erfahrungen und Weisheit. Te wszystkie doświadczenia i mądrość i wiedzy. Es gibt auch doch eine Seele der Menschheit. Istnieje też dusza ludzkości. Und diese Zahlkombination verbindet uns auch direkt mit ihr. I ta kombinacja liczbowa łączy nas z tą duszą ludzkości. Und jede Essenz der Seele ist immer rein. I esencja tej duszy jest zawsze czysta. Und in dieser Zeit brauchen wir die Reinheit. I w tym właśnie czasie bardzo potrzebujemy tej czystości.
Jakbyś mogła powiedzieć, jak to wyszło, że no, uzmysłowiłaś sobie, kiedy jakby wiedziałaś, że jesteś plejadianką? Kiedy się to pojawiło? Wenn du mal sagen würdest, wann hast du verspürt, dass du von den Plejaden kommst und wie hat sich das offenbart? Ich glaube, das haben viele Menschen auf dieser Erde. Ich habe immer als kleines Kind zum Himmel geschaut und riesige Sehnsucht gespürt. Ona myśli, że bardzo dużo ludzi ma coś takiego, że będąc dzieckiem patrzyliśmy w niebo, widzieliśmy te gwiazdy i mieliśmy takie Sehnsucht, jak to się uczucie połączenia. Uczucie połączenia, tak, mieliśmy tęsknotę właśnie, tęsknotę mieliśmy, że... Ja, tęsknotę. Und ich habe immer sehr starkes Mitgefühl mit allen Lebewesen gehabt. Ja miałam zawsze uczucie mocnego połączenia z tymi istotami. Und ich war immer auf der Seite von den Menschen, die unrecht behandelt wurden. I zawsze byłam po stronie ludzi, którzy byli krzywdzeni albo źle traktowani. Und ich war jahrelang sehr ziemlich unglücklich hier auf der Erde. I przez dużo lat byłam bardzo nieszczęśliwa tutaj na ziemi. Aber als sich die Plejada und Lichtwesen bei mir gemeldet haben durch Channeling. Jednakże jak istoty, z którymi mam teraz kontakt, pojawili się poprzez channeling u mnie w moim życiu. Haben die mir mitgeteilt und klar gemacht. Przekazali mi i dali mi do zrozumienia. Wenn ich hier auf der Erde bin. Że jeżeli jestem tutaj na tej ziemi, dann soll ich das Beste draus machen. To powinnam zrobić to, co jest najlepiej możliwe z tego tytułu, że tutaj jestem. Und die haben mir gesagt, diese Inkarnation habe ich selber ausgesucht. Następną informacją, którą przekazali jej, to to, że ona sobie właśnie tą inkarnację sama wybrała. Und die haben mir gesagt, ich werde viel Lichtwesen als Unterstützung bekommen. Powiedzieli jej i obiecali, że będzie, że dostanie wsparcie od istot pozaziemskich, jak będzie tutaj na ziemi żyć. Damit ich meine Mission hier auf der Erde gut machen kann. Żeby mogła swoją misję, którą tutaj ma do spełnienia na ziemi, jak najlepiej wykonać. Ja. Und ich habe früher mit Verstorbenen erstmal kommuniziert. Kiedyś mogłam nawet komunikować z ludźmi, którzy zmarli. Dann habe ich mit den Engeln kommuniziert. Później mogłam komunikować już z aniołami. Und eines Tages wollte ich wieder Texte mit meinen Engeln schreiben. I któregoś dnia zapragnęłam pisać z istotami anielskimi. Aber plötzlich habe ich voll andere Energie gespürt. I naraz poczułam zupełnie inne energie, które zeszły do mnie. Und dann habe ich Worte aufgeschrieben, wie da sind wir die Plejada und wir sind jetzt gekommen durch dich die Botschaften der Menschen zu übermitteln. I naraz zapisała takie zdanie: jesteśmy Plejadianie, którzy przyszliśmy do ludzkości przez ciebie, żeby przekazać to, co mamy do powiedzenia. Und seit diesem Tag war meine Suche zu Ende. I od tego dnia skończyło się moje poszukiwanie. Und dann habe ich verstanden, das war das, was ich immer gesucht habe.
i zrozumiałam i odczułam przede wszystkim, że to, co się stało, ta informacja, to było to, co zawsze szukałam. Ale mam takie pytanie, to był rodzaj pisma automatycznego, czy po prostu słyszy i pisze? Czy war das eine Art automatische Schrift oder war das so etwas, ich höre und ich schreibe es auf? Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, dann war die Schrift nicht meine Schrift. Jak zaczęła pisać na samym początku, to się okazało, że pismo, które ona pisze, nie jest pismem jej. Aber jetzt schreibe ich mit meiner Schrift und ich höre das, ich empfange das. A teraz pisze i widzi, że to jest jej pisze, ale ona jest tym odbiornikiem tego, co do niej schodzi. Ich bin auch nicht im Trance, wenn ich schreibe oder wenn ich channele, ich bin bei mir. I nie jestem ani w transie, ani w jakiejś hipnozie. Ona jest po prostu sobą i to schodzi do niej. Kanałem. Kanałem połączeniowym. Kanał. Z kanał, ja. Kanał. Ja. Tak. Jakie masz następne pytanie? Tutaj po prostu to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja niedawno doświadczyłam raz pisma automatycznego. Vor kurzem hat sie selber erfahren, hat sie die Erfahrung gemacht des automatischen Schrifts. I to było przedziwne, bo napisałam wzory, geometryczne jakieś kształty. Sie hat angefangen, geometrische Figuren zu schreiben, irgendwelche Formen, irgendwelche Zeichen, die sie nicht verstanden hat. I cała kartka była zapisana, o co chodzi właśnie teraz z ludźmi, co się dzieje. Und die ganze Seite eines Blatts war geschrieben mit Informationen, was hier auf der Erde vor sich geht und sie konnte es aber irgendwie nicht lesen. I po chwili się zorientowałam, co było najbardziej dziwne dla mnie i zaskakujące, bo ja to pisałam o pierwszej w nocy, że pisałam bez światła. Das Interessante dabei war, es war 1 Uhr nachts und sie hat es geschrieben. Ohne Licht. Ohne Licht, in der Dunkel. Also wenn es um geometrische Zeichen geht, dann könnten das die Plejade sein. Jeżeli chodzi o znaki geometryczne, możliwe to jest, że zgłosili się do ciebie Plejadianie. Weil die lieben geometrische Zeichen und Zahlen. Bo oni kochają liczby i geometrię. Und sie haben manchmal so ähnliche Schreibweise wie Mayas. I mają nie jeden raz podobne pismo, jak Majowie mieli. Weil Majas waren eigentlich Plejada. Bo Majowie to tak naprawdę byli Plejadianie. Bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Ja miałam odczucie cały czas gdzieś taki jakby później, cały czas jakieś coś z Majami właśnie, jakieś, tak jakby w głowie mi coś, jakieś informacje, ale nie rozumiałam ich. Die hat verspürt, dass das irgendetwas mit Mayas zu tun haben sollte. Dieses Gespür kam sofort, nachdem sie das entdeckt hat, was sie da geschrieben hat. Ich glaube, bei dir in deinem Fall, du kannst entweder auf die Zeichen deine Hand auflegen oder zum Herzen legen und dann kannst du das dechiffrieren. Wygląda na to, ona odpowiada, że jeżeli położysz rękę na tych znakach lub tą kartkę położysz do swojego serca, to ty to rozszyfrujesz, co to jest. Będziesz wiedzieć, co to jest. Weil das ist so bestimmte energetische Abdruck von irgendwelche Intelligenz, die du bestimmt dechiffrieren kannst. Bo to jest energetyczny odcisk jakiejś inteligentnej energii, którą ty możesz rozszyfrować. Wow.
No. A jak doszło do tego, że zaczęłaś pisać książki? Wie es dazu gekommen, dass du dann angefangen hast, die Bücher zu schreiben? Ich wollte, also ich habe mich als Mission Aufklärung gemacht, also zur Mission habe ich mir die Aufklärung ja gemacht. Postanowiłam, że moją misją będzie po prostu, czułam, że moją misją będzie tłumaczenie i danie jakby zrozumienia ludzkości, co tutaj się dzieje. Und ich habe viele Texte, total viele Texte geschrieben, obwohl ich noch keinen Verlag hatte. I zapisałam już dużo skryptów, dużo pism, nie mając jeszcze żadnego wydawnictwa. Weil ich wollte einfach diese Informationen und Botschaften den Menschen weitergeben. Bo chciałam po prostu te przekazy i te informacje podać dalej ludzkości. Und bevor ich die Texte dann, oder bevor ich angefangen habe, die Bücher zu schreiben, habe ich meine Texte schon den Menschen gegeben oder vorgelesen. I zanim zaczęłam pisać książki, to już pewnej grupie ludzi przekazałam te informacje w takiej formie pisanej. Und irgendwie war es bei mir dann innerlich sehr klar, dass ich jetzt die Bücher schreiben muss oder möchte. Przyszedł taki moment, że czułam, że chcę, pragnę, ale i powinnam już te książki napisać. Und dann habe ich mich auf der Suche nach einem Verleger gemacht. No i postanowiłam, że zacznę szukać jakiegoś wydawnictwa, który by moje książki opublikował. Damit die Botschaften mehr Leute erreichen können. Żeby po prostu te przekazy osiągnęły większą część społeczeństwa. Und die Plejada, die sagen immer wieder, die gehen mit uns Schritt für Schritt. Plejadianie mówią, że oni idą z nami krok po kroku. Und in dem ersten Buch war sozusagen Aufklärung. I w pierwszej książki było najpierw jakby takie wprowadzenie do tego wszystkiego. Und die gehen mit uns, durch die Bücher immer weiter und weiter. I jak czytamy te książki jedną po drugiej, to też jest ten proces tego, że idą razem z nami w tych przekazach. Und diese Bücher sind auf den Leser energetisch einprogrammiert. Auf den Leser. Auf den Leser. I książki są energetycznie zaprogramowane na czytającego, że on będzie wiedział, co tam jest. Und die Plejade sagen, wenn ein Mensch das Buch liest, I Plejadianie mówią, że jeżeli czytelnik, jakiś człowiek tą książkę czyta, dann befindet sich dieser Mensch in einem eigenen Lichtportal. ten człowiek znajduje się w jakimś portalu świetlnym. Und um ihn herum sind viele Lichtwesen. I naokoło niego znajdują się istoty świetliste. Und viele energetische Felder, morphogenetische Felder. I bardzo dużo pól morfogenetycznych. Wo sich der Leser dann anbinden kann. Gdzie ten czytelnik, ten człowiek może się podłączyć? Und viele Menschen sagen, dass die durch die Bücher sehr große spirituelle Schritte gemacht haben. Ludzie mówią, że poprzez te książki zrobili wielki krok spirytualny, czyli duchowy. Aber vielleicht haben die Bücher noch nicht komplett gelesen, aber sie haben die unter dem Kissen gehabt. I być może niekoniecznie te książki przeczytali, ale już mieli je pod poduszką. Weil jedes Buch ist immer individuell aufgeladen.
bo książki te są indywidualnie naładowane właśnie tą energią dla odpowiedniego czytelnika. Mhm. Und die Plejada machen mit uns sehr wichtige Sache. I ci Plejadianie robią z nami bardzo ważną rzecz. Jeden Montag um 21 Uhr. Każdego poniedziałku o godzinie 21. Ortszeit. Czasu lokalnego. Dass die 20 Minuten mit uns arbeiten. I oni 20 minut z nami pracują. Und in diese Zeit kann sich jeder verbinden. I w tym czasie może każdy się połączyć. Weil es sind schon riesige Felder entstanden. Bo już powstały bardzo duże, silne pola. Und man kann durch diese Anbindung spirituell wachsen. I poprzez te połączenie z tymi polami można wznieść się spirytualnie wyżej. Oder heilen. Albo się uzdrawiać. Und viele haben auch eben Antworten auf die Fragen bekommen. I dużo ludzi otrzymało informacje i odpowiedzi na pytania, które ich nurtowały. Aber in diese Zeit bis Ende April. I w tym czasie do końca miesiąca kwietnia. Arbeiten mit uns jeden Abend. Pracują z nami każdego wieczoru. Damit wir Unterstützung bekommen. Żebyśmy otrzymali wsparcie. Und in diese Zeit ist sehr wichtig. Ten czas jest bardzo ważny. Damit wir unsere Herzen öffnen. Żebyśmy otwarli nasze serca. Damit sich die kosmische Christusenergie auf der Erde manifestieren kann. Żeby się kosmiczna energia Chrystusowa zmanifestowała na Ziemi. Denn unser Herz ist der Schlüssel. Bo nasze serce jest kluczem. Für die Manifestation dieser Energie. Do zmanifestowania się tej energii. Und Schlüssel für die neue Zukunft. Jest kluczem do naszej przyszłości. Weil viele Menschen fragen immer wieder, wo kann ich die Lösung für positive Zukunft finden? Bardzo dużo ludzi pyta, gdzie ja mogę znaleźć to rozwiązanie na pozytywną przyszłość. Und die Plejade sagen immer wieder, der Schlüssel liegt in deinem Herzen. I Plejadianie właśnie mówią, że klucz do tego jest w twoim sercu. Und das Herz ist der Schlüssel. I serce jest właśnie kluczem. Und unsere Erde verläuft gerade jetzt durch ein Torus, energetischen Torus. Nasza Ziemia właśnie teraz znajduje się w energetycznym torusie. Und in den Ostertagen wird sich in der Mitte von diesem Torus befinden. I w święta wielkanocne będzie się znajdowała identycznie w samym środku tego torusa. Und in diese Zeit und auch in der Osterzeit werden alle Formen auf der Erde transformiert werden oder die werden alle in die göttliche Ordnung kommen, so sage ich das lieber. I w czasie wielkanocnym jest bardzo ważne, że wszystkie formy tutaj na Ziemi, które jakby były wypaczone z tego naturalnego porządku, osiągną znowu ten boski porządek. One zostaną uporządkowane do boskiego. Alles, was künstlich erschaffen wurde, kann sich nicht mehr halten. Wszystko, co zostało sztucznie osiągnięte, sztucznie stworzone, nie będzie miało racji przetrwania.
Und wenn die Erde da durch diesen Torus nach den Ostertagen durch ist? I w czasie, gdy po czasie wielkanocnym Ziemia będzie wychodzić z tego torusa? Kann zu der Erde mehr freie Energie fließen? Przybędzie do Ziemi więcej wolnej energii? Und sie wird sich in eine höhere Dimension befinden. I przemieści się do wyższego wymiaru. Und es wird alles mehr feinstofflich. I wszystko stanie się bardziej subtelne. Und das heißt für uns alle, alles was auf der Erde, alles was zu der göttlichen Ordnung nicht passt, wird dann in der nächsten Zeit zusammenbrechen. I w następnym czasie bardzo fajna informacja. Wszystko, co nie zgadza się z boskim porządkiem, wszystko się zapadnie i załamie. A w jaki sposób będzie to załamanie wyglądać? Wie kann man das zusammenbrechen beobachten? Wie wird sich das, wie kann man das beobachten? Das können wir eigentlich schon jetzt beobachten mit den zum Beispiel Banksystemen, Finanzsystemen beobachten. Das wurde alles künstlich erschaffen. Możemy to zaobserwować już na samym, na sam pierw, co się dzieje z systemami bankowymi i finansowymi. One już doznają załamania, bo one były kompletnie sztuczne. One nie miały nic wspólnego z boskim systemem. Dass diese Systeme dienen nicht der Menschheit. Te systemy nie służą człowieczeństwu, wręcz przeciwnie. Weil diese Systeme sind eher für Ausbeutung da. Bo te systemy zostały stworzone dla grabieży ludzkości. Und die werden früher oder später brechen. I one prędzej czy później załamią się totalnie. Wenn die freie Energie auf die Erde kommt. Jak przybędzie tutaj zwiększona ilość wolnej energii. Und wenn wir wieder lernen, wie die freie Energie gut nutzen können. Jeżeli nauczymy się, w jaki sposób możemy tą wolną energię używać. Dann können wir viele Gegenstände manifestieren. To będziemy po prostu mogli manifestować rzeczy. Es gibt schon jetzt zum Beispiel 3D-Drucker. Teraz już mamy coś takiego jak 3D drukarki. So ungefähr kann man sich das vorstellen. I można sobie to obrazowo w ten sposób wytłumaczyć. Und durch diese freie Energie haben unendliche Möglichkeiten der Manifestation. I przez wolną energię będziemy mieli nieograniczone możliwości manifestacji. Und dann brauchen wir das Geld auch nicht mehr. I wkrótce przestaniemy mieć potrzeby używania pieniędzy. W jakim czasie to będzie? In welcher Zeit könnte das passieren? Hättest du da in etwa so, in welcher Zeit könnte das denn möglich sein? Also mein Gefühl ist, dass es bis zum Herbst dieses Jahres sich auflösen wird. Mein Gefühl. Aber es fängt schon jetzt eigentlich an, sich auseinanderzubrechen. Ihr Gefühl sagt, dass bis Herbst dieses Jahres dieser Prozess des Zerfalls starten wird. Vielleicht meine Frage, meinst du jetzt, dass das Geld komplett abgeschafft wird oder wird erstmal mal das System zusammenbrechen und sich etwas Neueres ordnen? Ja, pytam, czy to będzie załamka systemu, czy po prostu pieniądze odejdą w sinodal? A co jeszcze wcześniej odpowiedziała Pawlina? Że to do jesieni tego roku ten proces się
rozpocznie i już będziemy widzieć efekty tego wszystkiego. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann eine globale Währung kommt. Ona może sobie wyobrazić, że przyjdzie po prostu jedna waluta globalna, że tak powie. Die aber jedem Menschen dient. Która jednakże każdemu człowiekowi służyć będzie. Und dass jeder Mensch auch was davon was haben kann. Że każdy człowiek będzie z tego coś miał. Und ganz wichtig für uns ist auch noch zu verstehen. I co jest bardzo ważne dla nas, dla zrozumienia. Weil früher in der lemurischen Zeit haben wir durch unsere Gedanken unsere Gegenstände auch manifestiert. Żebyśmy wiedzieli, że w czasach lemuriańskich właśnie poprzez moc naszych myśli mogliśmy tworzyć materię. Denn unsere Gedanken sind nicht nur Bilder. Bo nasze myśli nie są tylko obrazami. Aber unsere Gedanken und die Visionen dazu. Ale nasze myśli i nasze wizje razem wzięte sind plasmatische Abdrücke. Są odciskami plazmy von der freien Energie. Wolnej energii. Und wenn wir diese Visionen durch unser Herz noch verbinden, jeżeli teraz te wizje nasze jeszcze połączymy z naszym sercem, dann haben wir die ersten energetischen Abdrücke erschaffen. To już pierwsze energetyczne odciski żeśmy stworzyli. Und das ist schon die dann ist die Realität, die neue Realität schon da. I wtedy jest nasza rzeczywistość, ta nowa rzeczywistość już przyszła. Und wir haben unendlich viele Möglichkeiten in der Zukunft. W przyszłości będziemy mieli nieograniczone możliwości. Aber die Plejade sagen immer wieder, wir müssen das Herz reinigen, das Herz ist der Schlüssel. Jednakże Plejadianie mówią, żebyśmy trwali w procesie oczyszczania naszych serc, bo nasze serca są kluczem do tego. Sonst haben wir nicht die Möglichkeit zu Manifestation. Inaczej nie doświadczymy możliwości manifestowania rzeczy. Und wir haben nicht die Möglichkeit, uns an die unendliche Möglichkeiten des Universums anzubinden. I nie będziemy mieli tej możliwości, żeby się połączyć z tymi nieograniczonymi możliwościami wszechświata. Und die Plejade sagen, dass die erste Hindernis, das reine Herz hindert, ist das Urteilen. I Plejadianie mówią taką ciekawą rzecz, że pierwszą barierą, pierwszą przeszkodą do czystości serca jest ocenianie innych. Weil sonst gehen wir immer wieder in die Resonanz mit den anderen. Wtedy bowiem wchodzimy w rezonans z tymi innymi. Und wir sind dann in seine Welt. I wtedy jesteśmy w ich światach. Und in seine Energie. I w ich energiach. Und so ist derjenige nicht frei. I właśnie ten ktoś, kto tak robi, nie jest już wolny. Und wir auch nicht. A my też nie. Und wir sollen statt fluchen lieber segnen. I powinniśmy zamiast przeklinać, błogosławić. Damit wir die eigene Freiheit erschaffen. Żebyśmy mogli stworzyć własną wolność. Und wenn das jeder so macht, dann haben wir gewonnen. Jeżeli każdy będzie to robił, to wszyscyśmy wygrali. To jest niesamowite, co powiedziałaś, bo
Das ist außergewöhnlich, was du gesagt hast. Kilka tygodni temu, nie wiem, 2-3 tygodnie temu. Vor 3 Wochen. To było, wyszło właśnie z impulsu też serca. Das kam aus dem Herzimpuls. A może właśnie z informacji jakiejś. Oder vielleicht aus irgendeiner Information aus dem Raum. Z osobami, które nawet dawno, raptem tam kilka osób, ale miałam jakiekolwiek nieporozumienia. Mit den Personen, mit denen ich in der Vergangenheit irgendwelche Unstimmigkeiten, Unreimheiten hatte, irgendwelchen Clinch. Napisałam SMS-a mniej więcej właśnie o treści, że dziękuję za wszelkie doświadczenia. Hat sie SMS geschrieben mit dem Text, dass sie sich bedankt für Erfahrungen, die sie mit diesen Personen gemacht hat. Bo dzięki temu jestem tu, gdzie jestem. Weil dadurch ist sie da, wo sie jetzt ist. Że wybaczam wszystko to, co się wydarzyło. Dass sie alles verzeiht, was passiert ist. I proszę o wybaczenie, jeżeli ja w czymś skrzywdziłam. Bittet um die Verzeihung, wenn sie was verkehrt gemacht hat. Das ist so schön. Zapragnę, aby między nami była miłość i żeby to źródło nas prowadziło do domu, tam, gdzie jest nasz prawdziwy dom. I proszę o to, o wyrozumienie. Po niemiecku. Und ich bitte um das Verständnis und um die Führung dahin, wo wir alle hingehen. Das ist wunderschön. Ich kriege Gänsehaut davon. To jest takie piękne, dostaję gęsiej skórki. Ja. Poczułam taką informację właśnie, że to jest jakby taką nazwę, akt wolności dla mnie i dla tych osób. Sie hat verspürt solche Information in einem Satz, das ist der Akt der Freiheit für diese Person und für mich. Schön, schön. Ja. Ja. Wielkie uwolnienie po tym. Und dann hat sie verspürt einfach mal die uwolnienie. Befreiung. Und die energetische Bänder, die zwischen euch waren, die haben sich abgetrennt. I te energetyczne powiązania, te skrępowanie energetyczne po prostu się rozpuściło. Und in dieser Zeit ist auch wichtig und gut. W tym czasie jest też ważne i dobre, dass man einfach so ungefähr wie du das gemacht hast. Żeby to, tak jak ty to zrobiłaś, dass man sich in Ruhe hinsetzt und eine Kerze anzündet und einfach ein Vergebungsritual macht. Że można usiąść, można zapalić sobie świeczkę i przeprowadzić rytuał przebaczenia. Damit wir alle Seelen, Menschen und Wesen erreichen. Żebyśmy wszyscy dusze i istoty osiągnęli, dotarli do nich. Von allen Zeiten und Träumen. We wszystkich czasach i we wszystkich snach. Wo wir gelebt haben. Gdzie myśmy żyli. Und dann geht's uns besser. Wtedy nam się polepszy. Und den anderen auch. I innym też. Und es ist auch ganz wichtig zu verstehen. To jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli. Denn wenn wir dann in das goldene Zeitalter gehen, że jeżeli wejdziemy w ten złoty wiek, dass wir alle Menschen als Einheit gehen, dass, że jako wszyscy, jako ludzkość idziemy jako jedność w tym kierunku. Und die Seelen in menschlichen Himmel gehen mit uns. I dusze w ziemskim niebie pójdą razem z nami. Wir sind alle eins. Jesteśmy wszyscy jednym. Und viele außerirdische Zivilisationen. I dużo
cywilizacji pozaziemskich. Beten für uns jeden Tag. Modlą się o nas każdego dnia. Und sie schicken jeden Tag Gebete, Energie und Liebe zu der Erde. I zsyłają na ziemię każdego dnia modlitwy, energię i wsparcie każdego dnia na ziemię. Und die machen das immer zu bestimmten Zeit. One lubią to robić zawsze w odpowiednim czasie. Damit diese Gebete und Energie sehr stark ist. Żeby te modlitwy i energie były bardzo silne. Damit wir diese Zeit überstehen. Żebyśmy ten czas przetrwali. Auch wenn für viele sehr schwierig ist. Nawet wtedy, jeżeli dla niektórych czas ten będzie bardzo trudny. Und damit wir besser verstehen. Żebyśmy lepiej zrozumieli, was wahr ist und was der Wahrheit nicht entspricht. Co jest prawdą i co z prawdą się nie zgadza. Mam takie pytanie, bo to mi zależy, dlatego zadaję to pytanie, bo część osób, ludzi postrzega Plejadian, ale ogólnie też inne rasy kosmiczne, jako powiedzmy tych złych, tych, którzy przychodzą tu tylko po to, żeby coś zrobić i ugrać dla siebie. Czy tak jest? Es gibt eine Frage von vielen Leuten, die behaupten, es gibt eine Gruppe von den Plejadian, die auf die Erde kommen, um weniger gute Sachen zu machen. Könnte das der Wahrheit entsprechen oder sind grundsätzlich alle Plejadianer die Guten? Ich glaube, dass überall auch in der menschlichen Zivilisation gute Menschen und nicht so gute Menschen sind. Die Pawlina ist der Meinung, Pawlina jest zdania, że we wszystkich cywilizacjach zarówno u nich, jak i u ludzi są ci dobrzy i ci źli. Aber ich bin in der Sache Plejade überzeugt. Ale myślę, że w wypadku Plejadian jestem przeświadczenia i przekonania, dass diese Plejade, mit denen wir in Kontakt sind, absolut liebevoll. Że ci, te istoty plejadiańskie, z którymi my się kontaktujemy i tutaj do nas przychodzą, to są ci, którzy mają absolutną miłość dla nas. Wir spüren das in unserem Herzen. Bo my to czujemy w naszych sercach. Und dieses Jahr und letztes Jahr war durch die kosmische Krieg. W tym roku i w zeszłym była kosmiczna wojna, o której wiemy. Um die Erde. O planetę Ziemię. Und die Plejada waren die meiste Zivilisation, die uns geholfen hat. I Plejadianie były rasą, która najwięcej nam pomogła ze wszystkich. W jaki sposób? In welcher Art? Die haben uns geholfen gegen die dunkle Zivilisation, die die Erde überfallen wollte. Die haben uns geholfen, die Erde zu befreien. Pomogli nam przezwyciężyć cywilizacje od ciemne cywilizacje, złe cywilizacje, aby nas przy tym napadnięciu nie przejęły. Czyli byli statkami, tak? Tutaj przylecieli statkami. Und viele Menschen haben diese Tatsache gar nicht mitbekommen. I bardzo dużo ludzi w ogóle nie zauważyło, że takie coś w ogóle miało miejsce. Und die haben das deswegen gemacht, weil sie uns helfen wollen.
I oni to zrobili, bo nam chcieli pomóc. Und die erwarten dafür keine Dankbarkeit. I oni nie oczekują żadnego wyrazu wdzięczności. Wir sind mit denen genetisch verwandt. My jesteśmy z nimi genetycznie spokrewnieni. Und wir sind für sie wie eine Familie. I my jesteśmy dla nich rodziną. Mm-hmm. Und die wollen uns helfen, weil sie sich selber in so einer Lage auch befunden waren. I oni nam pomagają chociażby z tego powodu, że o dziwo oni sami się kiedyś znaleźli w takiej sytuacji. Und wenn wir dann aufsteigen können, jeżeli my będziemy w stanie się wznieść, geht's denen auch besser, weil wir alle verbunden sind. Im też będzie się lepiej powodziło, bo jesteśmy powiązani z nimi. Und die Erde und die Menschheit ist nicht die einzige Zivilisation. Ziemia i cywilizacja na Ziemi. Cywilizacje na Ziemi nie są jedynymi, die gerade momentan Hilfe braucht, które teraz w tym momencie potrzebują pomocy. Die helfen mehreren Zivilisationen, nicht nur uns. Oni pomagają wielu cywilizacjom, nie tylko naszym. Denn unsere Galaxis, bo nasza galaktyka bekommt durch unsere höhere Schwingung, otrzyma poprzez nasze wyższe wibracje. Und dann kann sie besser die Galaxis zu anderen Galaxien besser passen energetisch. I wtedy poprzez to nasza galaktyka dopasuje się energetycznie lepiej do sąsiednich galaktyk. Denn alles ist verbunden. No bo znowu, jak wszystko we wszystkim jest ze sobą połączone. Und man muss es ja von der globale Sicht sehen. I powinniśmy to zobaczyć z globalnego punktu widzenia, z takiego szerszego, z szerszej perspektywy. Es ist wie so Puzzlesteine. No jak puzzle. Genau. Mam pytanie, dlaczego dla oczu, nazwijmy, fizycznych, nie było widać tej bitwy? Sie fragt, wie war das, wie ging das vonstatten, dass man physisch das nicht bildlich sehen konnte, dass sie gekommen sind, sondern das ist passiert und nur die wenigsten haben das mitbekommen. Weil sie haben Techniken, die benutzen Techniken, damit wir sie nicht sehen. Bo oni używają technik, żebyśmy ich nie widzieli. Es ist für uns schwer zu begreifen. To może dla nas jest troszkę ciężkie do pojęcia. Aber sie können unsere Wahrnehmung so beeinflussen. Ale oni mogą naszą percepcję tak na nią wpłynąć, damit wir das gar nicht sehen. Żebyśmy tego właśnie nie zobaczyli. Und die dunkle Mächte, a czarne moce, die machen Gegenteil davon, robią przeciwieństwo tego, damit sie uns holographische Bilder senden, że nam przesyłają holograficzne obrazy, die wir dann als Wahrheit annehmen, żebyśmy to jako prawdę przyjęli do siebie und das auch verstehen und das auch glauben, i żebyśmy to uwierzyli w to. Und das passiert gerade jetzt in dieser Zeit. I w tym czasie właśnie to bardzo często się pojawia. Czyli można zobaczyć ich statki, ich obecność wtedy, kiedy jest się na to gotowym, tak? Czyli można ich zobaczyć, jeżeli vielleicht kann man die dann erst dann sehen, wenn man bereit ist, das zu sehen, und dann kann man sie sehen, oder kann man die grundsätzlich nicht mehr sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist, wie du sagst. Ona jest zdania, że najprawdopodobniej jest tak właśnie, jak mówisz.
Und die wollen sich dann sehr bald schon physisch zeigen. I oni chcą jak najszybciej się fizycznie ukazać. Aber dafür müssen noch mehrere Menschen bereit sein. Ale jeszcze musi pewna ilość ludzi jakby przygotować się do tego. Żeby nie paść na zawał. Damit man keinen Herzinfarkt bekommt. Ja, yeah. Aber die, genau, aber die sagen, wenn sie kommen. Oni mówią, że jeżeli przyjadą, dann schicken zu jedem Einzelnen so viel bedienungslose Liebe. Wyślą każdemu tyle nieograniczonej, bezwarunkowej miłości, dass man eben kein Herzinfarkt bekommt. Żebyśmy zawału serca nie dostali. Mam takie pytanie jeszcze. Czekaj, Paulina. Die Paulina fragte, und diese Frage ist irgendwie irgendwie weggedrift. Die sind mit dem Raumschiffen gekommen, nicht wahr? Ja. Das war die. Manchmal ist es auch so, dass sie mit mir direkt von den Raumschiffen kommunizieren. Zapytałem się, bo to pytanie umknęło, czy oni przyjeżdżają w statkach kosmicznych. I ona mówi, tak, przyjeżdżają w statkach kosmicznych i jak się z nią komunikują, to często właśnie ze statków kosmicznych do niej przemawiają. Sie müssen nicht durch den Raum und Zeit von den Plejaden zu mir kommen. Oni nie muszą poprzez przestrzeń i czas do mnie przychodzić. Und die sagen, wir sind in deiner Realität, in dieser Zeit und in diesem Raum. I mówią, jesteśmy w twojej rzeczywistości, w tym czasie, w twojej przestrzeni. Und wenn da nur telepathische Übertragung geht. A jeżeli chodzi o przekaz telepatyczny, dann weiß ich, dass sie praktisch über die Erde sind, in meiner Nähe, in unserer Nähe. Wtedy wiem, że jest, że są tutaj nad ziemią w naszej przestrzeni. Wtedy ich czuję. Und einmal haben die, letztes Jahr haben die mir auch mitgeteilt, dass sie über Polen sind, Poland. W tamtym roku miała przekaz i powiedzieli, tak, my nadajemy akurat nad Polską. Ja. Mogę coś powiedzieć od siebie, Paulina? Pewnie. Ich wollte etwas von mir aus sagen. Und zwar, ich habe ja hier deine Bücher. Und ich kannte dich vorher nicht, aber als ich das Buch gelesen habe, dann ist das passiert, was du vorher gesagt hast. Ich habe schon viele Bücher gelesen, aber bei diesem Buch ist etwas über mich gekommen, so eine Energie, das war so intensiv und so schön, ich habe angefangen zu weinen und ich konnte mich nicht halten. Das war, ich bin komplett da reingegangen, ich konnte mir das nicht erklären, ich konnte auch nicht auf, aber das war so etwas, das war wie Balsam für meine Seele. Das war der Kapitel, als ich über die Gesundheit gelesen habe. Und da hast du so ein Gebet, wie rufe ich meine Gesundheit zurück. Ja, in diesem Kapitel, da konnte ich mich nicht zurückhalten. Ja, das war so schön. Und irgendetwas ist dann in meinem Kopf, hat sich irgendetwas geöffnet und ich habe das restliche Buch gelesen, praktisch mit einem Atemzug. Ne? Das war so, wie von selbst. Ich übersetze das. Mówię, że przedtem nie znałem Pawliny, poznałem ją przez Haralda i to była pierwsza książka, którą czytałem, chociaż to jest już piątka. I przy czytaniu rozdziału o zdrowiu dopadła mnie taka energia, naokoło mnie coś się zadziało i po prostu zacząłem tak intensywnie płakać. To było takie piękne i takie uzdrawiające, że później resztę książki przeczytałem.
całym dosłownie jednym tchem. To jest coś niesamowitego. Ona jest tak energetycznie naładowana, że ja tego nie mogę opisać. Nie miałem jeszcze takiej książki w ręce. No i później oczywiście od razu kupiłem sobie tą szóstkę i też to chciałem powiedzieć tak od siebie, żeby uzupełnić to, co Pawlina mówiła o tej energetyce, że Plejadianie po prostu ładują energetyką na każdego człowieka indywidualnie. I miałem takie odczucie, jakby ta książka została tylko dla mnie napisana. Mam takie pytanie. Jeżeli chodzi o Plejadian, o tą bitwę, to pojawia się też pytanie i taka rozterka często u osób, które nie to, że są przeciwne, tylko po prostu się zastanawiają. Was die Plejada angeht und die galaktische Schlacht, da ist bei manchen Leuten kommen Fragen und so ein Zwiespalt, so eine Dissonanz. Jak to jest, że rasa pozytywna, chcąca pomagać, działająca w imieniu światła, walczyła z tymi złymi. Bo tak jakby, że walka jakby mija się z tym byciem pozytywnym. Viele Leute können es nicht begreifen, wie ist das? Plejadianer sind doch die Guten, das sind doch die Reinen. Wie ist das, dass dennoch gehen sie in eine Schlacht, und für viele eine Schlacht, automatisch ein Krieg, ist etwas, was negativ ist. Ob du das mal erläutern könntest? Wie muss man das verstehen? Wie kann man das begreifen? Die haben mir auch zum Beispiel öfters gesagt, die Plejada, wenn sie die Befreiung von den dunklen Zivilisationen in der Erde, von den außerirdischen Zivilisationen, die unter der Erde leben, die sagen mir sehr oft, wir haben die Zivilisationen überreden können oder überzeugen können, die Erde zu verlassen. Die haben sozusagen keine Gewalt benutzt, damit sie die Erde, innere Erde, damit sie verlassen. Vielleicht kannst du das erstmal so sagen, dass die sie sozusagen überreden können. Aber die Plejadianer, die Zivilisation im Inneren der Erde, die konnten die Zivilisation in der Inneren der Erde überzeugen. Das ist richtig. Ja. Plejadianie, oni niczego nie robili na własną rękę. Oni skontaktowali się z cywilizacjami w środku Ziemi i opuścili Ziemię. Najpierw nic się nie działo, żeby niczego nie zepsuć. Ich kann mir auch gut vorstellen mit diesem galaktischen Krieg. Mogę sobie wyobrazić, że poprzez wojnę galaktyczną? Dass da nicht zu absoluten Vernichtung kam. Że nie doszło do całkowitego unicestwienia. Aber zu Dematerialisation der Materie. Tylko co z dematerializowania materii. Die sagen, die übergeben das der göttliche Intelligenz. Oznacza to, że zostało to oddane boskiej inteligencji. Dass diese Seelen von diesem Feind sozusagen umprogrammieren kann. Żeby dusze tych intruzów, tych nieprzyjaciół zostały energetycznie wyczyszczone. Sie können auch durch verschiedene Techniken Gedanken ins Positive oder Erinnerungen ins Positive umprogrammieren.
mają techniki, że mogą myśli przeprogramowywać na pozytyw. Und ich glaube, dass die so viel auch von diesen Techniken benutzt haben. I Pawlina jest zdania, że oni dużo z tych technik użyli. Damit diese, dass diese Zivilisationen dann die Erde oder Umgebung der Erde verlassen. Żeby te cywilizacje jakby od siebie samych opuścili tą przestrzeń ziemską. Aber ich war nicht selber dabei und ich kann das aber auch nicht behaupten. Ale samej mnie przy tym nie było, a więc nie mogę się na ten temat wypowiadać i czegoś sugerować, czego sama nie wiem. Czyli tutaj jest coś takiego, że tu nie było u tych ras Plejadian chęci kogokolwiek skrzywdzić, zabić, tylko tak jakby, żeby zapanowała równowaga. Dobrze rozumiem? Also, hier geht's nicht darum, dass die Plejadianer in irgendeiner Form jemanden verletzen wollten, sondern die lediglich wollten sie uns helfen und hier einen Balance wiederherstellen. Kann man das so? Ja. To było jakby sprowadzenia źródła i te wszystkie istoty zostały oddane źródłu. Das heißt also, ist das von der göttlichen Quelle, von der Führung der göttlichen Quelle und die Handlung der Plejadianer zur Übergabe der Wesenheiten, der Seelen wieder der göttlichen Intelligenz. Weil die sagen, die Plejada, die Menschheit hätte das jetzt alleine nicht mehr geschafft. Bo Plejadianie zdecydowanie mówią, że ludzkość nie byłaby w stanie tego sama zrobić. Weil wir waren schon kurz vor dem Abgrund. Bo my znajdowaliśmy się już praktycznie króciutko przed przepaścią. Und deswegen sind die auch zu uns zum Beispiel jetzt durch die Bücher gekommen. I przychodzili do nas poprzez różne sposoby. No, jednym z tych sposobów właśnie były te książki, które podyktowali. Damit sich die Schwingung der Menschheit allgemein erhöht. Żeby się właśnie częstotliwość ludzkości podwyższyła. Automatycznie wtedy świadomość. Ich bin auch der Meinung, dass wir Menschen das nicht selber geschafft hätten. Pawlina też wychodzi z założenia, że ludzkość sama bez ich pomocy najprawdopodobniej nie dała rady. Und die haben die ganze Zeit nicht ein, die dürften nicht angreifen, aber jetzt haben die das, genau. I oni wychodzą z, oni wiedzą, że oni nie powinni i nie chcieli nic atakować. Aber jetzt haben die sozusagen Genehmigung bekommen von der göttlichen Quelle oder Intelligenz, uns zu helfen. Ale w tym wypadku otrzymali jakby pozwolenie na to, żeby nam pomóc właśnie od boskiej inteligencji. Man muss sich also, oder man kann sich auch vorstellen, można sobie wyobrazić, dass auch sogar die dunkle Wesen in der göttlichen Quelle entstanden sind. Że nawet ci istoty ciemne, one też powstały w boskiej inteligencji, też stamtąd są. Aber die sind durch eine bestimmte Entwicklung. Ale oni są poprzez pewien rozwój, który nastąpił. Und das hat sehr oft auch zum Beispiel planetarische Verschiebungen verursacht haben. Albo na różnych, na różnym planetarnym rozwoju nastąpiło to. Haben sie sich jetzt zu dem entwickelt, was sie sind. I rozwinęli się i są
i stali się tymi, którzy teraz, którymi teraz byli. Aha. Und die Plejade sagen, dass jede Seele, i Plejadianie mówią, że każda dusza sich an das Göttliche erinnern möchte, chce przypomnieć sobie o jej boskości. Und diese Seelen von den dunklen Wesen werden auch zu der göttlichen Quelle geschickt. I nawet dusze tych ciemnych mocy, oni też chcą być sprowadzeni i będą sprowadzeni właśnie do tej w stronę boskości. Damit sie sich wieder Essenz erinnern. Żeby sobie przypomnieli o swojej boskiej esencji duszy. Und jetzt sind wir wieder da. Mam takie pytanie, bo wspomniałaś o środkowej ziemi. Du hast ja was von der inneren Erde gesagt. A jakie pytanie? Pytanie takie, co to jest środkowa ziemia? Kto tam jest? Vielleicht einfach mal so im Salopp. Was ist innere Erde? Von wem wird sie bewohnt? Also es gibt da verschiedene Zivilisationen, gute und nicht so, die nicht so gut sind. Da mieszkają różne cywilizacje, dobre i te, które są mniej dobre. In der innere, also in der Erdinneren lebt eine Zivilisation, die hier noch vor der Menschheit hier war. W środkowej ziemi mieszkają cywilizacje, które już były tutaj na ziemi przed człowiekiem. Das sind die ursprünglichen Bewohner der Erde. To są ci pierwotni mieszkańcy ziemi. Und die warten die ganze Zeit jetzt drauf, damit sie wenn die Erde befreit wird sozusagen, damit sie auch auf die Oberfläche wieder gehen können. I oni czekają na to, jak ludzkość zostanie wyzwolona od ciemnych mocy, żeby mogli znowu wyjść na zewnątrz Ziemi. Weil sie lieben auch Sonne und sie wollen wieder auf die Oberfläche. Bo oni kochają Słońce i chcieliby znowu na powierzchnię. Die sind ähnlich wie wir. Oni są podobni do nas. Aber trotzdem haben die Haut ein bisschen wie so Reptilien. Sag das bitte nochmal. Dass die Haut ist ein bisschen wie was die Reptilien haben, ungefähr. Ah, ciekawe. Ale mają skórę, która jest podobna do istot reptiloidalnych. Aber die sind sehr gutmütig. Ale są bardzo pozytywnego nastawienia. Und die sind technologisch sehr gut entwickelt. I technologicznie na wysokim stopniu rozwoju. Ale też są źli reptilianie wewnątrz Ziemi? A są reptilianie też jeszcze wewnątrz Ziemi? Gibt's noch die Reptiloide in der inneren Erde aktuell? Es gibt noch, aktuell gibt noch paar, aber nicht so viel wie früher. Jeszcze kilku ich jest, tak można powiedzieć, jakby ostatki, ale zdecydowanie mniej niż to miało kiedyś miejsce, zdecydowanie. Dann waren auch andere Zivilisationen wie die Drakus ausschauen oder Insekten. Były też cywilizacje tam, które jak insekty wyglądały i drakoni. Aber dadurch, dass die Erde immer höhere Schwingung hat, haben viele davon schon die Erde verlassen.
ale poprzez te zawyżanie wibracji automatycznej w ostatnim czasie zaczęło im być tak niewygodnie, że po prostu samoistnie opuścili Ziemię. Ja. Ich weiß, dass die immer wieder die Erde verlassen. Ona wie, że oni regularnie opuszczają Ziemię cały czas. Aber sind immer noch Zivilisationen da, die immer noch der ganze Bevölkerung schaden. Ale jednakże jeszcze znajdują się tam cywilizacje, które całej populacji szkodzą w dalszym ciągu. Und deswegen ist eigentlich sehr wichtig, was wir am Anfang gesagt haben. I dlatego jest bardzo ważne, cośmy na początku rozmowy powiedzieli. Dass wir in den Ostertagen die Christusenergie hier auf der Erde manifestieren. Żebyśmy w czasie wielkanocnym, w tych świętach, tą chrystusową energię manifestowali na ziemi. Ja. A mam jeszcze takie pytanie. Czy dobrze, bo to jest tak, jak ja czuję, i tutaj od razu jest pytanie, czy dobrze czuję. Bo mam takie wrażenie, tak czuję, że niektórzy ludzie, którzy tu żyją, mogą mieć jakby inna ich cząstka, tak jakby życie równoległe, również na Plejadach na przykład, albo w innej, na innej planecie. Tak jakby inną cząstką duszy doświadczać w innym świecie, czyli na przykład żyję tutaj, ale inna moja część żyje na przykład na Plejadach. Sie hat eine Frage und so eine Vermutung, wie so eine Ahnung, dass es Wesenheiten, es ist Seelen auf der Erde gibt, die hier leben und gleichzeitig ein Teil von denen in den Plejaden. Wäre das der Fall? Das ist bestimmt auch dein Fall. Es ist Ihr Fall? Bestimmt. Sag das nochmal, weil es war eine Störung. Ich glaube, das ist auch Paulinas Fall, dass Teil ihrer Seele hier auf der Erde ist und Teil plejadische Seele. Sie ahnt das schon und das, ona to czuje i ona uważa, że najprawdopodobniej tak jest, że właśnie to jest twój przypadek, że jesteś tutaj na ziemi, a twoja część mieszka w Plejadach. Jede Seele hat viele Anteile. Każda dusza ma kilka jakby rozczłonkowań. Und unsere Seelen können in verschiedenen Räumen und Zeiten leben, existieren. No i dusze mogą żyć w różnych wymiarach i w różnych czasach jednocześnie. Aber unsere höheres Ich, ale nasze wyższe ja, ist für diese alle Teile zuständig. Jest odpowiedzialne za wszystkie części duszy. Also wenn wir uns mit unserem höheren Ich verbinden, jeżeli wtedy połączymy się z naszym wyższym ja, sind wir mit allen Seelenanteilen verbunden. Jesteśmy automatycznie połączeni ze wszystkimi rozczłonkowaniami. Und so fühlen wir uns auch kraftvoller. Wtedy czujemy się dużo silniejsi. Und wenn wir zum Beispiel momentan die verschiedene energetische Arbeiten machen. Jeżeli teraz pracujemy z energiami i pracujemy nad podwyższaniem energii, sollten wir immer wieder das höhere Ich bitten, powinniśmy zwracać się do naszego wyższego ja i prosić, damit auch alle Seelenanteile gleichzeitig ausgeheilt werden, żeby wszystkie pozostałe części nas samych zostały uzdrawiane.
und die Informationen der Heilung zu denen auch übertragen worden sind. Żeby informacje tego uzdrawiania otrzymywały poprzez wyższe ja, każda jedna z nich osobno. Weil wir gehen jetzt in die höhere Dimensionen der Heilung. Bo teraz przechodzimy w wyższy wymiar uzdrawiania. Früher haben wir nur mit unserem Körper, unserer Seele und Geist gearbeitet. Wcześniej pracowaliśmy tylko z naszym ciałem fizycznym, z naszym duchem i z naszą duszą. Aber wir sollten verstehen, dass wir multidimensionales Wesen sind. Ale powinniśmy zrozumieć, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi. Und dass wir die Heilung komplex angehen sollten. I powinniśmy to uzdrawianie patrzeć holistycznie. Und komplex und auch komplex. Damit wir alle Räume und Zeiten eurer Existenz ausheilen. Żebyśmy mogli wszystkie Räume, wszystkie przestrzenie naszej rzeczywistości uzdrawiać. Damit wir als Einheit aufsteigen können. Żebyśmy jako jedność mogli się wznieść. Damit nicht die Seelenanteile irgendwie vergessen werden. I żeby nasze, żeby nie było tak, że któreś z tych naszych rozczłonkowań się gdzieś pogubiły i zapomniały, zapomniane przez nas, tylko żebyśmy wszyscy razem. Weil manchmal haben wir zum Beispiel an einem Thema schon tausendmal gearbeitet. Bo niekiedy tak się zdarza, przyznasz, że pracowaliśmy nad jakimś tematem i wałkujemy go, i wałkujemy go. Und das Thema kommt immer wieder zurück. I cały czas jak bumerang wraca z powrotem. Aber wenn wir das höre ich vorher bitten. Ale jeżeli nasze wyższe ja najpierw przed tą pracą poprosimy, dann haben wir schnellere Möglichkeiten für die Heilung. To wtedy mamy lepsze możliwości na uzdrowienie tego. Mam takie pytanie, bo nieraz jest tak, słyszy się, że Ziemia jest wyjątkowa. Czy tak jest i czy... Okej. So bitte, es gibt Fragen, die sagen, die Erde ist ein besonderer Ort, ist einzigartiger Ort. Wie stehst du dazu? Ich glaube, dass auf der Erde, die Erde hat die Besonderheit, dass wir hier in verschiedenen Dimensionen leben können. Ona jest zdania, że jak najbardziej, bo Ziemia jest takim miejscem, gdzie można żyć w wielu wymiarach. Und die Plejade sagen zum Beispiel, dass die Erde auch besondere Planeten ist, weil wirklich wunderschön von der Natur ist. Plejadianie mówią, że Ziemia w ogóle sama w sobie ma takie piękno, jak ona jest zbudowana, że ona sama w sobie już pięknym jest czymś wspaniałym. Weil viele Planeten oder viele Bewohner von den anderen Planeten müssen zum Beispiel im Erdinneren leben, weil der Sauerstoff nicht ausreichend ist. Bo na innych planetach muszą na przykład istoty żyć w środku tych planet, bo na zewnątrz jest za mało tlenu, żeby mogły przeżyć. Oder ist zu heiß auf der Oberfläche. Albo na przykład na powierzchni tej planety jest po prostu za gorąco. Und sie müssen im Erdinneren leben. I muszą po prostu mieszkać w środku. Aber die Erde ist, die sagen immer wieder einzigartig in ihrer Schönheit. I mówią, że Ziemia jest po prostu planetą
która jest jedyna i niepowtarzalna w swojej piękności. Und mit den Dimensionen, die ich angesprochen habe, es ist ja so, dass eine neue Dimension, eine neue Erde schon erschaffen wurde. I z tymi wymiarami, o których przed chwilą mówiła, jest już przygotowana jakby nowa Ziemia. Ziemia jest przygotowana, planeta, jakby odbicie jej? Das ist jetzt sozusagen eine vorbereitete plasmatische Abdruck oder Vision. Można to sobie uzmysłowić jako plazmatyczny odcisk naszej planety. Und wenn diese dritte Bewusstseinsdimension transformiert wird, i wtedy jak 3D, also więc tutaj nasza rzeczywistość zostanie przetransformowana, dann werden wir uns alle in der fünften auf der neuen Erde befinden. Znajdziemy się wszyscy w piątym wymiarze na tej nowej ziemi. Das wird aber noch einige Zeit dauern. To jeszcze jednakże troszeczkę potrwa. Weil wenn wir uns umschauen. Bo jeżeli my się rozglądniemy wokół nas, dann sehen wir, dass viele Menschen noch in der dritten Dimension noch leben. To widzimy, że jednak bardzo dużo ludzi jednak żyje jeszcze w tej w trzecim wymiarze. Und die leben immer noch in dem Urteilen. I żyją jeszcze właśnie w osądzaniu. Und das Urteilen ist eigentlich Zeichen für die dritte Dimension. I właśnie osądzanie drugiego to jest typowy przykład na to, że jest się w 3D. Und man kann sich eigentlich eigene Realität erschaffen. Można stworzyć własną rzeczywistość. Und wenn wir uns in der fünften Dimension befinden, jeżeli znajdziemy się w piątym wymiarze, dann heißt es, dass in dieser Dimension mehr Licht ist. Znaczy to, że w tym wymiarze jest po prostu więcej światła. Ale jak się znajdziemy, to znaczy, że nagle się tam przeniesiemy? Czy to jak to? Jakby... Viele fragen, wenn wir in diese fünften Dimension übergehen, muss man sich das als einen Ruck vorstellen, dass das von der 3D auf 5D stattfindet, oder ist das ein langwieriger Prozess? Wie? Also das passiert Schritt für Schritt. To będzie się zadziałało krok po kroku. Also viele von den Menschen hier auf der Erde sind in der eigenen 5-Dimension schon drinnen. Dużo ludzi na tej ziemi już znajduje się w swojej własnej, w swoim własnym piątym wymiarze. Und das heißt, dass die auch zum Beispiel keine Menschen um sich herum haben, die urteilen. I to są ludzie, którzy na przykład w swoim otoczeniu nie mają już żadnych ludzi, którzy oceniają. Da ist einfach mehr Licht. Tam po prostu jest więcej światła. Automatycznie to się rozdrażają się ci ludzie. Und wenn der Mensch in seine eigene Bewusstseinsdimension ist? Jeżeli taki człowiek jest w swojej własnej w swoim własnym piątym wymiarze swojej rzeczywistości? Dann heißt es, dass der sich in sogenannte so Lichtkugel befindet. I wtedy jest się w tak zwanej kuli światła. Und diese Lichtkugel kann verschiedene Formen annehmen. I ta kula światła może przybrać różnego rodzaju formy. Sie kann sich auch ausdehnen zu den Menschen, die auch schon die fünfte Dimension erreicht haben. Ona może się rozprzestrzenić do następnych ludzi, którzy też już żyją w piątej
w piątym wymiarze. Und ich glaube, dass ungefähr in 2030. Ona jest zdania, że w roku 2030 sich diese Lichter von den fünf Dimensionen vereinen. Że się światło, tak, że się światła piątego wymiaru połączą. Und dann kann diese dritte Dimension transformiert werden. I wtedy trzeci wymiar zostanie przetransformowany poprzez te połączenie się tych świateł. Weil jetzt passiert es gerade wie ein Prozess. Jeder Mensch hat eigene persönliche Entwicklung. Bo teraz postępuje taki proces, że każdy człowiek ma swoją, swój proces ewolucji, swojego rozwoju. Aber ungefähr in 10 Jahren sollte das so weit sein, dass diese dritte Dimension transformiert wird. Ale na przestrzeni tych 10 lat jakby dojdzie do takiego wyrównoważenia tego i wtedy będzie ten przeskok, also diese Sprung, genau. Przeskok na piąty wymiar z trzeciego. A mam takie pytanie, czy Plejadianie, czy inne istoty z takich jasnych, nazwijmy, planet, czy to są anioły, bo nieraz tak jest to określane. Czy anioły i Plejadianie, czy takie istoty, to jest zupełnie co innego? Die nächste Frage ist, die oft gestellt ist, kann man die Plejadianer betrachten als Engelwesen oder ist das einfach eine höher, wesentlich höher entwickelte Zivilisation als wir? Wie steht dazu? Also die Plejada, das ist ja eine Zivilisation, die lebt auf den Sternen Plejaden. To zywilizacja, Plejadianie, to cywilizacja, która żyje w konstelacji Plejad. Sie schauen ähnlich wie wir Menschen aus. Są bardzo podobni do nas. Wenn sie mit mir kommunizieren, jak ze mną komunikują, dann kommen die in der Lichtform. To przychodzą w formie światła. Die Plejade selber kommunizieren oder sind in Verbindung mit den Engeln und Erzengeln. Plejadianie są w połączeniu z aniołami i z archaniołami. Und wenn sie zu der Erde kommen, dann sind die in der Verbindung mit den aufgestiegenen Meister der Erde. I jak przychodzą na Ziemię, to są w połączeniu z w niebo wstąpionymi mistrzami. Und die sind in der stetigen Verbindung mit der Seele der Erde Gaia. I są w całkowitym połączeniu wtedy z Gaią, to jest z Ziemi. Wenn wir jetzt in dieser Zeit zu den Plejaden, zu den Sternen reisen möchten, jeżeli byśmy w tym czasie chcieli podróżować do Plejad, dann würden wir die Plejada da gar nicht treffen. To byśmy Plejadian tam nie spotkali. Weil sie leben in der Zukunft, in andere Zeit und Raum. Bo oni żyją w tej chwili, w przyszłości, w innym śnie. Und deswegen können die auf uns zurückschauen und sehen, was auf der Erde dann passiert. Dlatego oni mogą patrzeć na ziemię i obserwować, co u nas się w tej chwili dzieje. Das ist genauso, wenn zum Beispiel die Astronauten in Weltall sind. To można sobie wyobrazić w ten sposób, jak kosmonauci są w przestrzeni kosmicznej. Dann verläuft die Zeit auch anders als hier auf der Erde. To przebiega czas tam
inaczej niż na ziemi. Aber sonst, wenn die zu uns auf die Erde kommen wollen, die Plejaden, dann reisen durch energetische Portale zu uns. Ale jeżeli oni chcą tutaj do nas na Ziemię przybyć, to oni podróżują poprzez energetyczne portale. Weil der Weg von den Plejaden zu der Erde wäre sonst zu lang. Bo droga z Plejad aż na Ziemię byłby o wiele za długi. Te odległość o wiele za dłuższy czas. Und es klingt vielleicht wie Science Fiction, aber zu jedem Planeten gibt es bestimmte Zahlenkombinationen, die die Räume und Zeiten zu diesen Portalen öffnen. I teraz może to brzmieć dla wielu ludzi jako science fiction. Ja już o tym słyszałem, wiedziałem już od razu, co ona chce powiedzieć, że dla każdej planety jest przydzielony kod liczbowy i on służy jako portal. Und in der Atlantiszeit zum Beispiel? I na przykład w czasie Atlantydy? Haben die Menschen gewusst, welche Zahlenkombinationen die Portale öffnen? I wtedy ludzie wiedzieli, mieli świadomość, jakie kombinacje liczbowe otwierają te portale. A jak jest na Ziemi? Und dieses, ich sag dann gleich. Und nach diesem Wissen suchen eigentlich immer noch die Dunklen. I to jest to, i to jest to tragiczne, że właśnie tą wiedzę chcą posiąść ciemne mocy. Und deswegen gibt's auch viele Kriege hier auf der Erde. I dlatego jest dużo wojen na ziemi właśnie o tu. Weil die wollen diese Informationen. Bo oni chcą tą informację przechwycić. Myślałam, że to jest jawne. Sie dachte, das wäre offensichtlich, das kann man ja frei darüber reden. Ja, und die Plejaden haben die uns aber in dem sechsten Buch eine Zahlkombination gegeben. Plejadianie przekazali nam w szóstej książce kombinację. Wo wir mit den Plejadern und mit den Sternen direkt verbunden sind. Gdzie możemy się połączyć od razu z tymi gwiazdami. Und auch mit dem Wissen und Weisheit der Plejadern. I z wiedzą i z mądrością Plejadian. Und das ist 3717. I to jest 3-7 1-7. Taka kombinacja liczbowa. Und hinter dieser Kombination sind aber noch unzählige Zahlen. I za tą kombinacją są jeszcze inne liczby. Aber sie haben das für Menschen so einkodiert, damit wir das einfacher haben. Ale oni to nam tak zakodowali, żeby to było dla nas jak najłatwiejsze. Und wenn wir diese Kombination benutzen, genau, richtig. A jak będziemy to używać? Sind wir auch durch diese Energie, diese Zahlenreihe beschützt? To będziemy poprzez energię tej liczby chronieni. Und sind wir an die Informationen und Weisheit der Plejade angebunden. Wtedy też będziemy połączeni z informacją i z mądrością Plejadian. Jetzt weiß ich nicht, wo wir angefangen haben, mit welcher Frage vorher. Jetzt bin ich hier bei der Zahlenreihe angekommen. Ich weiß nicht, was wir vorher besprochen haben. Teraz wylądowałam w tym ciągu liczbowym, nie wiedząc, czy odpowiedziałam w pełni na te pytanie, które zadałam.
Niezmiernie Ci dziękuję. Naprawdę mogłabym jeszcze chyba tak kilka godzin rozmawiać. Bei dir. Ich könnte noch stundenlang dir Fragen stellen. Das ist ein Wissen, was einfach unglaublich ist. Dankeschön. Dla informacji dla słuchaczy, którzy będą tego słuchali. Für die Hörer, was jetzt diese Information, zu denen die Information jetzt kommt. Te książki, które Pawlina już napisała. Die Bücher, die du geschrieben hast. Już jakby robimy taki możliwość, żeby były przetłumaczone również na polski. Hätten wir vor, dass die Bücher würden ins Polnische übersetzt. Ich glaube, das wäre auch in deinem Sinne. Mhm. Także jak coś, wyczekujcie, szukajcie, kiedy się pojawią. Also wenn es irgendwann mal losgeht, dann sollen die Menschen sich die Gedanken machen, wo die Bücher dann zu finden sind. Mhm. Ich werde das auch mit meinem Verleger besprechen. Będę to z moim wydawnictwem omawiać. Mhm. Damit wir viele Leute auf diese Weise erreichen können. Żebyśmy jak największą ilość ludzi mogli do jak największej ilości ludzi dotrzeć poprzez. Mhm. Auf jeden Fall bleiben wir in der Verbindung. Bardzo bym chciała, żebyśmy się już teraz nie rozdzielili. Damit wir ja vielen Menschen helfen können. Żebyśmy mogli jak najwięcej ilości ludzi pomóc. Damit wir als Einheit dann auch aufsteigen können. Żebyśmy naprawdę teraz jako jedność wznieśli się. Ja, ja. Und ich bedanke mich auch sehr, dass durch sogenannte Zufälle wir uns gefunden haben. I dziękuję też, że z mojej strony, że poprzez tak zwane przypadki odnaleźliśmy się. Und ich fühle mich bei euch auch sehr gut, einfach sehr gut angekommen. I czuję się u was, że bardzo swobodnie i bardzo dobrze udało mi się do was dotrzeć. Vielen, vielen Dank. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, ja tutaj jeszcze, że tak powiem, zaproponowałam oczywiście, jeżeli już będzie przetłumaczona książka. Mein Vorschlag, wenn das passiert und das Buch oder die Bücher werden dann übersetzt. Jeżeli tylko Pawlina oczywiście będzie chciała. Vorausgesetzt, du möchtest das, weil das chętnie w formie właśnie czytania audiobooku bardzo chętnie przeczytam. Wäre ich nicht abgeneigt, deine Bücher in Form des E-Books zu lesen. Mm-hmm. Oczywiście to jest propozycja, nic, że tak powiem, przymusowego. Das ist aber nur der Vorschlag und nichts, was du annehmen solltest, sondern einfach nur zu deiner freien Verfügung. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und ich wollte auch noch sagen, ich bin in der Nähe von der polnischen Grenze geboren. Ona ci dziękuję, to jest bardzo miłe i oczywiście na ten temat będzie zastanawiała się. Jeszcze chciała dodać, że ona sama urodziła się blisko granicy polskiej. Aha, Schneekoppe. Schneekoppe, to jest Śnieżka. Śnieżka, wow. Ja. Riesengebirge, Krkonosze. Karkonosze, czyli Sudety. Ja, und ich habe auch viele polnische Freunde. I ma też dużo przyjaciół Polaków. No nie, ja. Jeszcze więcej teraz. Ja z was jechałam. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę z całego serca. Ich danke auch, danke schön. Danke. Dziękuję też. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli kiedyś przyjemność porozmawiać.
Ich gehe davon aus, dass das nicht das letzte Mal war und dass wir noch zusammenkommen und wieder irgendwann mal miteinander kommen. Das machen wir bestimmt. To na pewno się to stanie. Ja, to I hat mir sehr Freude gemacht. Ja, i, to sprawiło mi bardzo dużo przyjemności. Ja. I życzę zarówno tobie, jak i tobie, Zygfryd, jak i wszystkim słuchającym. Paulina nam życzy wszystkim. Mhm. Po niemiecku. Die Paulina, die wünscht uns allen, dir und mir und all denen, die uns zugehört haben. Wszystkiego, co najlepsze. Alles, was Bestes. Alles das, was wszelkiej Bestes. Pomyślności, wszelkiego światła prowadzenia z samego źródła. Und das Licht, was fließt von der, direkt von der Quelle. Aby coraz bardziej świadome połączenie z własną duszą. Damit das die Verbindung, die bewusste Verbindung mit der Seele następowało w takim tempie, jaki każdy sobie życzy z całego serca. So voranschreitet in diesem Tempo, was jeder benötigt, um den Aufstieg zu vollenden. I bądźmy dla siebie wszyscy przyjaciółmi, bo jesteśmy rodziną. Und wir sollen alle füreinander Freunde sein, weil wir sind eine Familie. Ja. Das ist sehr schön. Danke. Danke, danke. Bardzo fajnie było. Dziękuję z całego serca. Danke, ich danke auch aus dem ganzen Herzen. Danke schön. Danke, dass du das so schön übersetzt hast. Vielen Dank für die Übersetzung. Ganz toll gemacht. Paulina, dziękuję, że udało mi się przetłumaczyć to. Ich habe auch gespürt, dass durch diese Verbindung mit den Plejadianern das wesentlich leichter vonstatten ging, als wie bei dem ersten Mal. Das ist eine unglaubliche Erleichterung für mich gewesen. Ja. Also sehr schön. Das habe ich wirklich gespürt. Beim ersten Mal, als wir mit Harald übersetzt hatten, war ich auf mich eingestellt und das ist mir nicht so gut gelungen. Und dieses Mal war das wesentlich leichter. Also das verdanke ich dir auch vielmals. Man kriegt so eine riesige Unterstützung, gell? Und man kann besser reden und die Ideen kommen wie von selbst. Ja. Ja. Ich übersetze das. Mówiłem, że poprzez to połączenie na samym początku z Plejadianami moje tłumaczenie przebiegało dużo łatwiej niż miało to miejsce jak z Haraldem, bo tam byłem zdany na siebie samego, a teraz czułem jakby dużo tak łatwiej mi to przechodziło. I ona mówi, to nie tylko to, ale i w ogóle ten przekaz, on będzie dochodził do ludzi w zupełnie innym stopniu. Ludzie będą od razu wiedzieć, do kogo to ma dotrzeć. To było to fajne. Ja też wam dziękuję za to. Ja tak dziękuję. Wszystkiego co najlepsze i do usłyszenia, kochani. Alles Gute. Bye. Ciao. Ciao.